Wróciłeś do Olsztyna, można powiedzieć, na stare śmieci grałeś. Ciągle mnie ciągnie na boisko i tam bym się spełniał najbardziej, ale niestety już czas swoje zrobił, kontuzja, kolano, nie pozwoliły mi dalej. Także cieszę się z tego, co się tutaj dzisiaj wydarzyło, cieszę się z tego miejsca i chciałbym powiedzieć, że dzisiejszy sukces naszego zespołu to jest jedno, ale dzisiejszy większy jeszcze sukces ja oceniam, ta grupa zagorzałych kibiców. Jeszcze takiego wyjazdu w historii naszego klubu nie było. Blisko 200 osób na trybunach biało-niebieskich. Generalnie od początku sezonu nie potrafię usiedzieć w miejscu w czasie jak gramy. Przeżywałem jak każdy mecz. Dzisiaj jakby tutaj sentyment był przed meczem, bo wielu znajomych, wielu przyjaciół spotkałem na trybunach. Osób, z którymi jeszcze ja miałem okazję współpracować, albo żyłem tu 3 lata w końcu w Olsztynie. Ale dzisiaj biało-niebieskie serce i tutaj to rządziło i cieszę się, że to zwyciężyło. A powiedz, jak pozycja w tabeli gwarantuje już nam 8 miejsce, czy jeszcze nie? Nie ukrywam, że zerkam na tabelę, ale bardzo rzadko. Ja powiem w ten sposób. Chwilotrwaj, gramy dobrą siatkówkę, mamy fajny zespół, mamy zdrowy zespół, a więc bawmy się tą siatkówką, cieszmy się z tej dyscypliny sportu, sprawiajmy radość naszym mieszkańcom, naszego miasta, naszego województwa, a wtedy wynik sam przyjdzie, a na ile ta dobra gra i postawa nam przyniesie, to zobaczymy na koniec rundy zasadniczej, jeszcze 6 spotkań. Dzięki bardzo. Dziękuję. Mieliśmy kilka łatwych, może powiemy, łatwych sytuacji, łatwych piłek i przeciwnik właśnie był skuteczniejszy w końcówce tego seta. I myślę, że to była właśnie, to zdecydowało o tym meczu. Jan, dobrze było Cię przede wszystkim widzieć po 2 miesiącach tutaj u nas na parkiecie, wreszcie w hali Urania. Powiedz, jak Ty ogólnie się czujesz, jak czułeś się też dzisiaj na parkiecie? No, czułem się dobrze, jedynie czego się obawiałem właśnie to, co stało się, że fizycznie będzie łatwo, że w końcu już czułem ciężkie nogi i po prostu już nie miałem w ogóle siły, żeby atakować tak jak wcześniej. Myślę, że musimy w tym tygodniu poprawić i w następnym meczu lepiej. Mieliśmy trochę więcej szczęścia, tak jak wcześniej powiedziałem tam w wywiadzie. Dzisiaj to był idealny mecz dla kibiców, pełen emocji do 32, 23 i 23. Jedynie ten czwarty set był taki, że mieliśmy większą przewagę, zdominowaliśmy grę, a tak to szczęście. Pierwsze 4 zespoły to niesamowicie grają. Jastrzębie, Warszawa, Zaksa czy Skrabełchatów, gdzie udało nam się ostatnio wygrać z nimi. No, ale do 5-6 tracicie raptem 3 oczka i gracie z nimi też. Katowice i Trefy. Nie wiem, zobaczymy. Teraz nas interesuje zawiercie, najbliższy mecz. Nic więcej. Nikola, no gratulacje. Piękny mecz. Tak, no dzisiaj widzieliśmy, że to będzie trudny mecz tutaj na tej hali, bo nie jest łatwo grać w Olsztynie nigdy. No i dzisiaj jakoś mi dobrze wyszło, w serwisie się dobrze czułem, w ataku też, w bloku parę razy mi wyszło. Tak się stało, że dzisiaj był dobry dzień. Nie, na razie jeszcze wszystko może się zdarzyć, jeszcze jest 6 meczy, także nic nie można przewidzieć i trzeba walczyć do końca. Do końca. Tak. To gratuluję. Dziękuję bardzo. Cieszę się bardzo. No,
To był dobry mecz, naprawdę. Jeśli chodzi o nasze wykonanie, szczególnie pierwszych dwóch setów, no, było na bardzo dobrym poziomie. Ta cała skuteczność całego meczu, jeśli chodzi o atak, na poziomie prawie 60%, no to dawno żeśmy tak nie grali, więc to też pokazuje, że chłopcy dzisiaj się czuli dobrze w ataku. Oczywiście były fragmenty meczów takie, gdzie traciliśmy też i seriami punkty. Ale w przekroju całego spotkania na pewno ten spokój w grze był u nas kolosalny, a taki spokój w grze na pewno po części zbudował się też w spotkaniu z Bełchatową. Teraz trzeba syna. Przyjmuję.